witam wszystkich widzów. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że wyjeżdżamy na kilka lub kilkanaście dni, a rybek trzeba karmić. No i co z tym zrobić? Owszem, możemy poprosić kogoś z rodziny, żeby zajął się karmieniem naszych rybek, ale uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. W takich przypadkach nam pomoże automatyczny karmnik. I właśnie o tym porozmawiamy w tym odcinku. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i ustawienia komentarza. Są różne rodzaje karmników automatycznych. W tym filmiku porozmawiamy o karmniku T3 MyFeeder. Karmnik zapakowany w tekturowe pudełko, na którym wskazano wszystkie jego zalety. Cyfrowy wyświetlacz, możliwość zaprogramowania do 3 karmień na dobę, z regulowaniem jak ilości karmienia, tak i możliwością powtórzenia karmienia. Możliwość instalacji na wszystkich typów akwariów i wymienione są najbardziej odpowiednie rodzaje pokarmów, czyli płatkowane, granulowane i chipsy. W zestawie znajdują się 2 baterie A6, sam karmnik, podajnik pokarmu i modelko, instrukcja obsługi. Jak widać, karmnik jest mały i zgrabny. Karmnik ma bardzo dobrze przemyślany system mocowania. Istnieje możliwość montażu na pokrywę do akwarium lub na szybę. Karmnik posiada 4 gumowe regulowane nóżki. Kręcąc nóżkami możemy dopasować do kształtu pokrywy. Między nóżkami znajduje się szyna, do której wpinamy modelko, jeśli chcemy zamontować karmnik na ściance akwarium. Możliwość regulacji modelka od 3 do 23 mm. Karmnik zaprojektowany jest tak, że pokarm znajduje się w podajniku i jest chroniony od wilgoci i światła. Na podajniku znajduje się regulator ilości podawanego pokarmu. Założymy baterię i sprawdzimy różne ustawienia. Po założeniu baterii mamy możliwość wyboru 12 lub 24 godzin. Więc wybieramy 12 lub 24 godziny. Dalej wybór godziny. Wybieramy odpowiednią i przyciskamy set. Po przycisnięciu na guzik info na wyświetlaczu pokazuje się stan użycia baterii, timery i ilość powtórnych karmień na każdym timerze. Guzik z rybą pozwala na nieplanowane dodatkowe karmienie. Teraz sprawdzimy pracę karmnika, równomierność porcji i podregulujemy ilość podawanego pokarmu. Do pojemnika wsypujemy płatkowany pokarm. Ja wsypuję tetramin, a Wy możecie wsypać dowolny inny suchy pokarm. Ilość podawanego pokarmu zależy od rozmiaru. Właśnie dlatego przed zamontowaniem karmnika wskazane jest dostosowanie ilości pokarmu. Moim zdaniem urządzenie jest bardzo przydatne i możemy korzystać nie tylko kiedy wyjeżdżamy, ale codziennie również. W komentarzach proszę napisać, czy podzielacie moją opinię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.